Jako już Marcin właśnie się rozpakowuje, to pokażę Wam najciekawsze rzeczy, które przywiózł z Ameryki. I no. Jest pluszowy Conor McGregor, który wydaje dźwięki. Bardzo fajny. Kolejną rzeczą jest woda Fiji, tak? Nie możemy jej dostać w Polsce, tak? Oczywiście wszędzie można ją kupić, więc Marcin musiał ją specjalnie z Ameryki wieźć w torbach w takiej ilości, więc no. Tak, Marcin Dubiel. Kolejna rzecz, kubki ze Starbucksa, takie kolorowe, mega limitowana rzecz. Mi się wydaje, że to był super pomysł, żeby je przywozić prosto z Ameryki do Polski, ponieważ to Starbucks, w Polsce nie mamy Starbucksa, więc tak. Boom. Czapeczka dla psa FBI, wydaje mi się, że rzecz niezbędna, którą trzeba przywieźć. To jest rzecz akurat z Meksyku, więc no, jedna z lepszych rzeczy, jaką Marcin kupił. Płatki śniadaniowe i słodycze to coś, co najbardziej mi się podoba, bo będę je jadł. Limitowana edycja Lucky Charmsów Galactic, więc tak. I takie Reese'sy i Oreos. To jedna z lepszych rzeczy, które przywiózł. Jeszcze Flaming Hot Cheetosy, też bardzo dobre. Są otwarte, więc tak wyglądają. Też je zjem, więc też się cieszę. Marcin jako już jest teraz profesjonalnym sportowcem, to musiał się zaopatrzyć w sportową koszulkę z UFC. Plus, jako też jest zawodowcem w jedzeniu burgerów, też kupił sobie taki t-shirt z burgerowni. Marcin też jest fanem piłki koszykowej, więc... Byłem w liceum, to kibicowałem Miami Heat. Tak, i kupił sobie spodenki Miami Heat teraz, jak kiedyś był fanem, więc dobrze. Też z tego, co słyszałem, to wszyscy ludzie, którzy jadą do Ameryki i wracają do Polski, kupują zapachy do auta, że to jest taki must have. I Marcin tam się zaopatrzył w trzy takie i udało mu się je dorwać, więc fajnie. Tą rzeczą są pocztówki z Ameryki, ale je chyba powinno się wysyłać z Ameryki, a nie z Polski, ale to nie wiem w sumie. Ale są z Ameryki, więc to tak pocztówki. Tą rzeczą są skarpetki takie z pudelka. Teraz robią dużo podróbek rzeczy ekipy, więc w Ameryce się udało dorwać takie pudelkowe też, no, skarpetki. I walk around like that, nigga. Nigga on the trigger, if